No, niektórzy piją po to, by zapomnieć o błędach. Może niektórzy piją po to, by zapomnieć o kilku latach swoich rządów, panie pośle. Jak panu się wydaje? No nie ma specjalnie powodów do satysfakcji Jarosław Kaczyński, bo szczególnie w relacjach z kobietami, i nie mówię to o jego osobistym życiu, ale o tym życiu politycznym, nic dobrego się przez te 7 lat nie wydarzyło. Wydarzyło się za to bardzo wiele fatalnych rzeczy. No najgorsza, jaka się wydarzyła, to oczywiście totalny zakaz aborcji, taki klasyczny wręcz dla krajów, w których toleruje się wyłącznie szowinizm męski, który rządzi państwem. No tu mamy do czynienia właśnie z taką szowinistyczną męską osobą, która rubasznie sobie tutaj podśmiechujki urządza. A prawda jest taka, że sytuacja kobiet przez ostatnie 7 lat za rządów PiS zmieniła się dramatycznie na gorsze. Kobiety, które decydują się na dziecko, żyją w wielkim stresie, że nie będą mogły na przykład usunąć płodu w momencie, kiedy będzie on trwale uszkodzony i niezdolny do życia. No to jest skazywanie kobiet na tortury, na cierpienia. Po prostu nie mogą decydować o własnym ciele. To nie jest nawet kompromis aborcyjny. Tak, ale to jest za mało powiedzieć, że nie mogą decydować o własnym ciele, bo to jest za mało. Tu chodzi o to, że tak naprawdę to opresyjne państwo torturuje kobiety i to nie ma znaczenia, czy kobieta jest w ciąży, czy nie. Sam lęk przed tym, co się może potem wydarzyć, jest już poważną torturą. I Kaczyński do tego swoje łapy przyłożył, a teraz się rubasznie z tego śmieje, drwi z kobiet. No obrzydliwy człowiek po prostu, co tu dużo mówić, wstyd. Czy pańskim zdaniem, gdy tak przeanalizujemy wypowiedzi prezesa PiS, a właściwie no, te stand-upy, bo no, tych było sporo, ja tylko przywołam najciekawsze wpisy i filmiki na TikToku, no to skąd inąd jedno z najpopularniejszych mediów społecznościowych w tym targecie wiekowym 18, akurat 26, kilkadziesiąt milionów użytkowniczek i użytkowników w całej Polsce, równo podzielonych na kobiety i mężczyzn. Na ile te niedopowiedzenia, ten brak wiedzy, podam przykład, karamata. A czym jest karamata? Karamata na sorze, w końcu śpiwór. Wiem, czym jest. Dzisiaj słyszymy znów o kobietach, które mają dawać w szyję do 25 roku życia. Następnie słuchamy wypowiedzi, które właściwie no, są oderwane od rzeczywistości, jaka nas otacza. Myśli pan, że to praca spin doktorów, którzy podpowiadają panu Kaczyńskiemu, co warto zagrać, by to się klikało? Może to jest jakaś próba dotarcia do potencjalnych wyborców tymi niekonwencjonalnymi kanałami medialnymi, do tych, którzy o PiS-ie nie wiedzieli, a którzy mogą po prostu łyknąć tą bajkę, że Prawo i Sprawiedliwość to generalnie taki uśmiechnięty starszy pan, który chce nam wszystkim pomóc przy okazji nas rozweselić. Jak pan myśli, może to jest pewna forma strategii na te wybory Prawa i Sprawiedliwości? No ja nie wiem, jeżeli tak podpowiadają spin doktorzy, to chyba nie są najlepsi, dlatego że z polityką trochę jest jak z kolacją u znajomych albo u rodziny. No, jeżeli ktoś przy stole opowiadałby tego typu dyrdymały, zachowywałby się w sposób arogancki, poniżał innych uczestników takiej kolacji, to chciałby pan, panie redaktorze, dalej z nim siedzieć i biesiadować? No chyba nie. Jeżeli ktoś mówi, że młodzież to dzisiaj siedzi w smartfonach, nie w smartfonach, tylko smartfonach, tak powiedział Kaczyński, że jest i na dodatek kobiety do 25 roku życia zajmują się głównie piciem, no to, a ci w Warszawie to już w ogóle są straszni, bo się nie rozmnażają, to świadczy o tym, że ten człowiek po prostu się do ludzi nie nadaje. No, on istnieje w przestrzeni publicznej tylko dlatego, że pełni ważną funkcję, że jest prezesem rządzącej partii, ale przecież nikt normalnie myślący nie chciałby mieć z takim człowiekiem do czynienia. I ja gdzieś czytałem w jakichś wypowiedziach ludzi, którzy mają do czynienia z Kaczyńskim, ja nigdy nie miałem z nim do czynienia face to face, że to taki właśnie sympatyczny, inteligentny człowiek i że rozmowa z nim to przyjemność. Ja szczerze mówiąc nie wiem, jak można czerpać przyjemność z rozmowy z kimś takim, kto no, nie ma wypowiedzi publicznej, żeby kogoś nie poniżył. Jak nie kobiety, to poniża LGBT albo poniża ludzi, którzy chcą zmienić płeć. No, to jest człowiek przesiąknięty nienawiścią,
oderwany od rzeczywistości, nie mający kompletnie pojęcia o tym, co się dzieje dookoła niego.